Legolasa po prostu tą sukienkę. Tylko nie bardzo rozumiem. Niedźwiedź zaraz ruszył z groszkiem mrożonym. Zanim ruszymy w wielki, nieznany świat, postanowiliśmy spędzić jeszcze kilka dni na pięknym tureckim wybrzeżu. Ta część wybrzeża w okolicach Fethiye jest naprawdę niesamowicie malownicza i można tu znaleźć piękne, ukryte od tłumów zatoki. Sam dojazd do wielu z tych zatok jest atrakcją samą w sobie. Aby dojechać do upatrzonego przez nas miejsca, musieliśmy zjechać aż 800 metrów w dół. Droga nie była szczególnie trudna, ale niektóre zakręty o 180 stopni przyprawiały nas o szybsze bicie serca. No i żebym nie była gołosłowna, przyjechaliśmy właśnie w kolejne miejsce, gdzie zjeżdżaliśmy godzinę drogi, taką drogą szutrową i żeśmy się upewniali w przekonaniu, że właśnie dobrze, że mamy takie auto terenowe, bo przecież byśmy żadnym innym tutaj nie mogli zjechać. I przyjeżdżamy, a tutaj, proszę bardzo, tureckie auto terenowe. Podejdę bliżej, żeby pokazać. Dojechał na sam dół, jak widać, i na pewno bez problemu wjedzie na górę, prawda? Wow, wow, wow! Tyle mogę Wam powiedzieć. Po prostu tu jest kilka takich zatoczek i po prostu przejrzystość wody jest taka, że ja nawet nie wiem, już słów brak. Po prostu ja myślę, że to jest najlepsze miejsce, które do tej pory mieliśmy nie tylko w Turcji, ale w ogóle. Idziemy na plażę. Śmieję się z tego, że powiedziałeś, idziemy na plażę, bo to... No tak, na plażę idziemy. Teraz z samego rana, jeszcze ta plażyczka jest w cieniu, ale po prostu mówię Wam, ta woda tutaj, bo już kąpaliśmy się tutaj wczoraj, jak przyjechaliśmy. No jest po prostu jak w akwarium. Od jakiegoś czasu używam taką bojkę do pływania. Tutaj na pasku ją się przypina. I ona sobie za nami płynie. Wiecie co? Bardzo fajne to jest. Oczywiście generalnie założenie mam nadzieję, że nigdy nie będę potrzebować, ale właśnie jakby człowiek zasłabnął albo coś, albo chciał odpocząć, to wtedy można się na tym utrzymać na wodzie, więc jak ktoś lubi tak dalej się zapuścić, to polecam. O, niedźwiedź wraca.
dziś taka przypowiastka o perfekcji, o takim dążeniu do ideału. Jak ktoś nie lubi moich przypowiastek, to można sobie przewinąć. Wiecie co? Przyjechaliśmy do tego cudownego miejsca, które Wam pokazywałam. Jak widzicie, już jesteśmy w innym miejscu i zaraz Wam powiem dlaczego, bo chcieliśmy tam zostać dłużej, bo to takie było miejsce prawie idealne. No i właśnie jakby prawie idealne. Ja już nawet nie mówię idealne, bo często właśnie jedziemy w jakieś miejsce i tak no jest coś takiego, że człowiek chce znaleźć takie idealne miejsce, żeby było takie perfekcyjne. Wydaje mi się, że chyba każdy tak ma. Możecie mi napisać w komentarzach, czy tak macie, że po prostu wiecie, chcemy mieć idealnego partnera, idealną pracę, nie wiem, jakieś idealne dzieci, prawda, żeby takie były, no, żeby można było być z nich dumni, żebyśmy byli z nich dumni i żeby, wiecie, były kochające, dobrze się uczyły i tak dalej, prawda? Budujemy dom na przykład, prawda, to chcemy, żeby był taki idealny, potem się tam wprowadzamy, okazuje się, że to jest nie tak, mogło być inaczej, na przykład sąsiedzi nie są tacy fajni, a myśleliśmy, że będzie się tam fajnie mieszkało i często się tak rozczarowujemy, nie? Tak więc chyba tak w życiu jest, przynajmniej ja tak mam. Znaczy staram się właśnie już nie mieć tych oczekiwań, właśnie nie nastawiać się, że jakieś miejsce będzie idealne, bo ono zawsze się okazuje, że nie jest. Z różnych powodów nie jest. Czy to właśnie przez innych ludzi, bo na przykład przyjeżdżasz, jesteś sam, mówisz, jeny, super, tu nikogo nie ma, a potem ktoś przyjeżdża i różne osoby się trafiają, nieraz coś narobi hałasu albo jakiś jest tam taki mniej sympatyczny i już tak czar prysnie. Albo przyjedzie żandarma w nocy i mówi ci, że tu nie można spać. Tak więc no różne rzeczy się zdarzają i te nieraz miejsca, które się wydają idealne, wcale idealne nie są. Nieraz to jakieś inne rzeczy, nie wiem, dziki w nocy i na przykład całą noc nie spaliśmy, bo psy po prostu, wiecie, ujadają, bo te dziki po krzakach buszują, no i dupa, takie piękne miejsce, a nie da się tam spać. Nieraz jakieś inne, nieraz jakaś burza na przykład przegoniła nas z jakiegoś miejsca. Albo, no właśnie, albo owady. Każdy z Was na pewno był w takim miejscu, że choćby głupie komary po prostu nie dały żyć. I trzeba było się ewakuować z jakiegoś miejsca, bo nie szło wytrzymać. Mieliśmy już meszki w Grecji. Nie wiem, czy oglądaliście ten odcinek, jak nie, no to polecam po prostu. No tak nas podziebały meszki, że ja potem tydzień lizałam rany. Ale jak do tej pory nie mieliśmy jeszcze takich przygód. Słuchajcie, jak robiłam kolację, tak mnie jakby prąd taki przeszył, tak? Wiecie, tak sobie myślę tu, a potem tu. I sobie myślę, co jest, nie? I sobie myślę, nie, coś pod sukienką, coś mi wlazło pod sukienkę. Słuchajcie, zrzuciłam tą sukienkę. Dobrze, że właśnie nikogo już tam nie było, bo ci Turcy pojechali do domu. Normalnie nago lasa po prostu tą sukienkę. I tego, a to się okazało, że po prostu osa wleciała mi pod sukienkę i mnie podziabała w trzech miejscach. No i tak to kurczę, wiecie co, ja jestem jeszcze uczulona na te jad jakiś w ogóle wszelkich owadów. Więc po prostu niedźwiedź zaraz ruszył z groszkiem mrożonym i po prostu robiliśmy okłady na moją pupę. No i miałam fenistil, polecam, bo faktycznie nie spuchłam tak bardzo jak normalnie puchnę dzięki temu fenistilowi. Tak więc na zmianę te zimne okłady i ten... Ale stwierdziliśmy, że właśnie tych tam się nie dało właśnie gotować czy coś. No, w różnych miejscach mieliśmy osy, wiecie, tam pszczoły czy osy, no bo to wiadomo, śpimy tak jak widać, prawda? No to się zdarzają i jakby ja nie jestem taka panikara, żeby tam panikować, jak mi jakaś tam osa lata, mimo że wiem, że jak mnie ugryzie, to może być niebezpiecznie, ukąsi. Ale naprawdę było tam no nieprzyjemnie. Jak musiałam robić mięso dla psów, ja im daję surowe mięso, jak tylko mogę, to po prostu, no wiecie, no to była walka o przetrwanie. No więc żeśmy stwierdzili, że nie,
nie możemy tam dłużej zostać i po prostu no, trzeba się pakować i jechać. No i żeśmy spakowali cały ten nasz obóz. I jak już żeśmy wsiadali do samochodu, to wyobraźcie sobie, że gdzieś mi się zawinęła pod klapek, miałam gołe nogi i klapki i po prostu mnie udziabała od spodu w stopę. No po prostu taki ból, mówię wam, no to ja nie jestem w stanie opisać. Ja się tak darłam po prostu i rozpłakałam jak mały dzieciak, co nie powiem, że nigdy nie płaczę, ale z innych powodów, ale po prostu z bólu pierwszy raz się tak popłakałam. Po prostu straszny. Ból nie do opisania. To, co mnie ta udziabała osa tą poprzednią noc, to było nic w porównaniu do tego. I groszek już się rozmroził, więc musiałam się ratować okładami z piwa, bo puszka piwa też świetnie chłodzi, muszę wam powiedzieć. Trzeba zawsze mieć, nawet jak nie pijecie piwa, puszkę lub jakiegoś innego napoju w lodówce. Bo te okłady takie żelowe, o których kiedyś tam wspominałam, to cofam. To po prostu to jest za słabo. To nie jest aż tak takie zimne, żeby tak dało ci ulgę. Tak więc całą drogę sobie robiłam na zmianę. Zmieniliśmy te puszki w lodówce. No i tak. Przeżyłam. Dzisiaj już mogę chodzić, więc jest okej. Ale takie to przygody. Tak więc taki van life, takie podróżowanie i spanie na dziko, to nie zawsze sielanka. Dzisiaj spędziliśmy tutaj, jak widzicie, miejsce. Tak przy okazji też to miejsce, to jest miejsce, które odwiedziliśmy ponownie, bo byliśmy tutaj jakieś 2 lata temu. No i też właśnie nic nie trwa wiecznie. Została nas zasypana droga dzięki temu, że złomek jest jaki jest, no to my żeśmy tak boczkiem byli w stanie przejechać, ale już vanem na przykład już tu nie wiedzie, co kiedyś było możliwe. No trudno po prostu, więc trzeba właśnie chwytać moment. Nawet jak byłeś w jakimś miejscu, albo nawet jak znałeś ludzi, nie? To dziś jest tak, a już za rok może być zupełnie inaczej. No zobaczcie, jak tutaj tą drogę zablokowali. Zrobili taki wykop. To, ale tutaj tu boczkiem się nie da, ale tutaj niedźwiedź znalazł takie miejsce. I żeśmy tutaj zjechali. Mam nadzieję, że też wjedziemy. Zaraz wam pokażę. Ale się bałam. Naprawdę, bo tutaj jest bardzo stromo i widzicie kamienie po jednej i po drugiej, tak więc trzeba było dobrze wymierzyć. Więc tak, autem terenowym da się tu jeszcze wjechać, a normalnym już niestety nie. No. Zrobimy teraz serwis kampera. Jak widzicie, jest śmietnik, więc wyrzucimy śmieci i nabierzemy sobie wody. Tutaj niedźwiedź zawraca, bo tutaj mamy takie fajne źródełko, kraniki. Jest fajna źródlana woda. Okay.
Nasz kolejny nocleg na takiej ładnej plaży. No, jest troszeczkę śmieci, nie będę kłamać, ale plaża jest bardzo ładna, bardzo fajne miejsce, ciągnie się tutaj kilometrami, można spać tam w lasku, można spać tutaj na otwartej przestrzeni, co kto lubi. Jest jeszcze bardzo wcześnie rano, słoneczko nie wstało, ale my już zaraz będziemy jechać dalej, bo mamy do pokonania dużo kilometrów. Tutaj z tej strony są takie szałasy pobudowane przez rybaków na takim cypelku. Bardzo fajnie to malowniczo wygląda. Bardzo ładne miejsce. I oczywiście znajduje się na naszej mapie. Tak więc polecam zajrzeć, jeżeli ktoś potrzebuje i będzie tutaj Turcję odwiedzał. O, zobaczcie. Tutaj sobie smażą rybki. I kapsel od butelki. A tutaj sobie odpoczywają. Mają tam kanapę, fotele. Tutaj jest taki styropianowy pojemnik, w którym przechowywają ryby. Bardzo fajne miejsce. Fajnie. O, stoliczek, proszę bardzo. Czajnik. Tylko nie bardzo rozumiem, co to za przyjemność siedzieć na tym tarasie i patrzeć na te śmieci pod nosem. Nie wiem. No powiem wam, że coraz lepiej w Turcji z tymi śmieciami. Widzimy właśnie, że jest czyściej. W wielu miejscach ludzie mają świadomość. Szczególnie ci, co biwakują i zabierają swoje śmiecie. Widzieliśmy dużo miejscowych, którzy zabierają śmiecie. No ale są jeszcze miejsca takie jak to, gdzie ta świadomość ludzka jest po prostu mniej niż zero. Jak można sobie rzucać śmiecie pod nogi? Nie rozumiem. Afri? A co ty tam masz? O, Afri znalazła coś. Idę patrzeć, co ona tam znalazła. Zostaw to. Afri. Stara ryba. Zostaw. Zostaw to. No proszę. Jakie znalezisko na plaży. Stara ryba. Piękna zabawka, ale niestety muszę wyrzucić, tylko nie wiem gdzie, bo ona mi tu zaraz znajdzie. Chyba muszę wziąć do naszego po prostu śmietnika i wywieźć. Bo tak jak tu rzucę w krzaki, to zaraz znajdziesz, prawda? I know. No, this is not for you. No i patrzcie. Afri też niestety dzisiaj padła ofiarą osy przed chwilką dosłownie. Pokaż się, biedaczku, jak tutaj biedna puchnie jej. O. No, ja szykowałam jedzenie i tam właśnie zaczęły się te osy kręcić. Nie tak dużo jak w tym poprzednim miejscu, ale parę os było. No i ona pyskiem dziabła jedną mi. I tutaj całe jej to puchnie. Ojojojojoj. No nic, zbieramy się, musimy uciekać. Ale to dziwne, bo byliśmy w Turcji już 3 razy i nigdy przedtem nie mieliśmy problemu z osami. A tutaj jakoś, ja nie wiem, co to? Jakiś może pora roku taka, że one takie są teraz jakieś zjadliwe. Nie wiem, o co chodzi. No nic, pakujemy się, już jesteśmy wszyscy pojedli. Będziemy jechać.
da się pływać, muszę wam powiedzieć, bo po prostu to jest akwarium. Normalnie, po prostu nie dość, że woda jest tak super czysta, to jest taka ilość ryb. Wow, nawet my musimy na dwa razy. Gacie się suszą. Pięknie te twoje gacie wyglądają.